No co tam, Petit? Słuchaj, jest misja. Ty, ja, motocykle, namiot i gofry w Wejherowie. Co ty na to? Biorę, ale bez namiotu. Sam sobie załatwiam nocleg. Jak tam chcesz, to widzimy się w piątek. No, nara. Motocykl. Wasalusie, ogarnij mi motocykl. W dzisiejszym odcinku zagłębimy się w świat dzikiej i wciąż nieokiełznanej turystyki jednośladowej. Ten świat dzieli się na dwa gatunki, moto biedakus i moto bogatus. Przedstawiciel moto bogatusa zawsze kupuje najlepszy, najdroższy, największy, najszybszy motocykl, aby wyróżnić się w stadzie, choć nie do końca jest mu to potrzebne. Samce tego gatunku, aby przypodobać się samicy, wybierają najdroższe ciuchy w sklepie Motobandy. Poproszę zestaw lepszy niż moi znajomi mają. Żaden problem. Mam coś specjalnego z Podlany. Proszę. Oraz Hakuna Matata. No jak dla króla. To mi się podoba. Proszę bardzo. Chociaż motocykl jest wyposażony w kufry, to i tak za jego bagaże odpowiedzialny jest Vasalus, pochodzący z gatunku Moto Puszkus, który podąża w błękitnym rydwanie Posejdona za bardziej rozwiniętym finansowo gatunkiem. Za to Moto Biedakus zawsze pakuje się w to, co znajdzie i ubiera się w to, co dostanie na promocji w sklepie Motoband. Kierowniku, złociutki, jakaś promocja, coś da radę taniej, przecena, może coś z zaplecza, może być używane. W sensie na przykład rabat? Może być rabat. Masz 2 złote na wycieczkę do Maroko. Coś się znajdzie. Porusza się zazwyczaj chińskim zamiennikiem motocykla Moto Bogatusa. Zdarza się, że te dwa gatunki często łączy ta sama ścieżka i ten sam cel. Gofry w Wejherowie. Na trasie spotykają ich te same przeciwności losu, jak wysokie ceny polskich paliw. Jednak Moto Bogatus nie ma z tym zbytnio problemu, bo o pełen bak zadba jego Vasalus. Sprawa w przypadku Moto Biedakusa nie jest tak oczywista. Musi sobie radzić w tym okrutnym świecie sam. Koniec dnia na powrót dzieli te dwa światy. Moto Bogatu skończy dzień w ciepłym hotelu. A Moto Biedaku zaczyna nocną szkołę przetrwania. Wraz z pierwszymi promieniami słońca, Moto Biedakus wychyla się ze swej nory i wie, że koszmar się jeszcze nie skończy. Nie. Kto mnie tu piwsko rozlał, bo śmierdzi. Za to Moto Bogatus korzysta z uroków poranka i delektuje się śniadaniem na hotelowym balkonie. Cel, który łączy te dwa światy, został przez Moto Bogatusa osiągnięty. A Moto Biedakus? Nadal musi sobie na to zapracować. O, to już prawie będę miał na prawie do Poznania. No, tak naprawdę to tak wygląda. Oboje są biedni.
ten odcinek potraktujcie z przymrużeniem oka. A jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o turystyce, to zapraszamy Was na nasz drugi kanał Motobanda Look Up, gdzie nagraliśmy odcinek z naszymi poradami. Mamy również dla Was konkurs. Do wygrania jest weekend w Villa Bianca w miejscowości Pustkowo. Tam, gdzie między innymi nagrywaliśmy oba materiały. Jeśli chodzi o konkurs, to Waszym zadaniem jest napisanie w komentarzu pod filmem na Motobanda Look Up, jak turystyka wygląda u Was, jaką turystykę preferujecie i dlaczego. Link do regulaminu oraz do filmu macie w podpiętym komentarzu i pamiętajcie, odpowiedzi piszecie na kanale Look Up. Pamiętajcie o tym, aby subskrybować ten kanał, aby wbijać na nasze social media i widzimy się na naszym drugim kanale Motobanda Look Up.